To jest słowo do wszystkich tych, którzy są odrzuceni, poniżeni i nie znają swojej wartości. Spójrz na swoją dłoń i wyobraź sobie ten moment, kiedy Jezusowi wbijano gwóźdź w Jego dłoń. Pomyśl, jak bardzo cierpiał Jezus i w tym momencie odczuwał w duszy i w ciele ból, który czujemy również my. Ale w tym momencie myślał, że jesteś tego wart. Że warto, żeby go tak bolało, bo tak bardzo kocha Ciebie. Tak bardzo kocha Ciebie, że jest gotowy umrzeć za Ciebie. Jego miłość do Ciebie była w stanie pokonać każdy ból, który odczuwał, bo ten ból odczuwał. Ale byłeś wart każdej rany, każdej jednej. Być może przez cały tydzień musisz chodzić i rozważać to, jak bardzo Jezus wtedy myślał, że Cię kocha, jak bardzo tego jesteś wart, jak bardzo Go bolało, ale On bardzo wiedział, że pragnie to zrobić dla Ciebie. Halleluja. Ja kiedy myślę o tym, co zrobił Jezus, ja tego nauczam ludzi. Myśl o tym, co zrobił Jezus dla Ciebie. Bo o czym myślisz, co rozważasz, to czcisz. Nakłaniajcie swoje głowy do tego. To samo nie przychodzi. To trzeba trenować. Trzeba umysły swoje naginać do tego, aby myśleć o tym, co zrobił dla Ciebie Jezus. I wtedy to coś przenika Twój umysł. I kiedy przychodzą takie sytuacje, o jakich mówił Jacek, kiedy diabeł przychodzi i mówi, zobacz, życie Ci nie idzie, to wtedy Ty bardzo łatwo możesz się odsunąć i możesz skierować swój wewnętrzny system myślowy na Jezusa. I to Cię będzie podnosić. To takie proste. W ogóle chrześcijaństwo jest proste. Proste. Jak chrześcijaństwo było trudne, to ja bym nie był chrześcijaninem.